Na tegoroczne wakacje policjanci z Wydziału Prewencji zaplanowali kilkaset spotkań z dziećmi i młodzieżą. Mundurowi pojawiają się głównie tam, gdzie w powiecie polkowickim jest zorganizowany wypoczynek dla najmłodszych. Tematyka spotkań jest dopasowana do wieku uczestników. Jeżeli chodzi o te spotkania z najmłodszymi, skupiamy się właśnie na tych zasadach bezpiecznego wypoczynku. Głównie też wypoczynku nad wodą czy też w górach. Dzieci są uczulane, żeby nie oddalać się od osób dorosłych, kąpać się tylko pod nadzorem ratownika i w taki sposób bezpiecznie spędzać ten wypoczynek. Podczas spotkań z nastolatkami policjanci zwracają szczególną uwagę na tematy związane z cyberprzestępczością oraz zagrożeniem związanym z używkami, którymi młodzież może mieć styczność. Jednak jednym z wiodących tematów spotkań z mundurowymi jest zachowanie się dzieci w momencie, gdy stracą z oczu rodziców. Prosimy dzieci, żeby miały w swojej pamięci numery kontaktowe do rodziców. Też sugerujemy, żeby zachować spokój, albo poprosić o pomoc osobę dorosłą, która jest najlepiej osobą zaufania publicznego, choćby nas jako policjantów. Warto także wyposażyć dzieci w specjalne bransoletki z numerami telefonów rodziców, a także wybrać taktykę: zgubiłeś się? Zostań w tym samym miejscu. Takie zachowanie może ułatwić rodzicom odnalezienie zagubionej i przerażonej pociechy.